Pokażę teraz na przykładzie funkcji, która zlicza ilość wywołań, co to są zmienne statyczne w funkcji. Mamy funkcję, funkcja, która nie pobiera żadnych argumentów ani nic nie zwraca i będziemy wypisywać z tej funkcji ilość jej wywołań. Czyli będziemy napisywać cout wywołałeś mnie tak n razy. I teraz to n to będzie zmienna, która powinna mieć jakąś wartość, powiedzmy początkowo będzie miała wartość 0. No i chciałoby się tu napisać, że n++, czyli że będziemy dodawać 1. No ale jak tak zrobię, to kolejne wywołania funkcji będą oczywiście wypisywać cały czas 1, dlatego że na początku przy każdym wywołaniu mamy 0, a potem dodajemy 2 razy plus plus. No i jest taki sposób, że wystarczy tutaj dopisać słówko kluczowe static, które spowoduje, że nasza zmienna będzie zmienną statyczną, czyli będzie ona inicjalizowana tylko raz. Co tutaj się stało? Popatrzcie, pierwsze wywołanie, drugie wywołanie, trzecie wywołanie funkcji. Ile razy ja tą funkcję wywołam, to tylko przy pierwszym razie to n zostanie ustawione na 0.